Jednakże przyspiesznie trzymacz odbywało się to tak, że nie wypada zacytować w gabinetach ratusza, w tej sali, bo aż jest po prostu wstyd. Normalni ludzie wychodzili w tym czasie z obiektu i nie chcieli słuchać przez 90 minut obelg w stylu. Ja nie mówiłem nic o meczach. Dobrze, ale ja mówię. Już panie radny, mogę się powiedzieć? No tak, no, ale prosiłbym, żeby nie powołać się na moją wypowiedź. Może pan ojciec chce, ale nie powołać się na moją wypowiedź. Ja nie mówiłem nic na temat meczu. Tak, mówię o manifestacji, a ja kontynuuję oprócz manifestacji. No to proszę się na mnie powołać. Z kibicami. Wywoływałem się od naszej manifestacji, panie radny. Tak? Na manifestacji byłem, nikt publicznie mnie przeklinał, ani nie znosił żadnych personalnych okrzyków, które mogłyby kogoś ogłosić. Oczywiście możemy dyskutować, czy według pana radnego krzyczenie wobec wiceprezydenta mniej niż zero nie jest obraźliwe, czy jest obraźliwe, ale to już jest problem kultury pana radnego, bo ja bym nie krzyknął tak wobec żadnej osoby mniej niż zero na ulicy i jeszcze twierdził, że nie obraziłem tej osoby. No ale to chyba pan, a ja mam sprawę o zniesławieniu. Mówmy się jeszcze. Ale czeka do końca tej sprawy, dobrze? Ten punkt ja prowadzę. Także. Dobrze. No przez pierwsze trzy mecze były to krzyki w stylu Dąbrowicz co? Ty wykrupkuje, Krzyśkowiak co? Ty wykrupkuje. I to jest pytanie, czy możemy rozmawiać, czy druga strona chce rozmawiać, czy to jest dialog, którego oczekujemy. Do tego też należy wspomnieć nie tylko o zachowaniu kibiców podczas manifestacji, ale także o tym, że dzisiaj w lokalnej prasie można przeczytać o kolejnej karze zachowania kibiców. Tym razem na meczu w Grudziądzu, gdzie uzasadnienie aż mnie poraziło, tak? Gdy usłyszałem, że kara dotyczy tego, że przedmioty w stronę sędziego rozmaite leciały, tak generalnie. Już to uzasadnienie działa, że PZPR jakby, a nie wymyślone przez gazetę. Więc... Zacznę od tego, co na gorąco powiedział radny Sztybel. To ja rozumiem, że nie przeszkadzało radnemu Sztyblowi, kiedy na stadionie Polonii Bydgoszcz Sportowej, często siedząc wśród kibiców, wśród szalikowców, widział, jak na tor lecą butelki, jak kibice krzyczą na sędziego, krzyczą na zawodników. Nie to rozumiem w tym momencie. Nie to, ale czy ja mogę dokończyć? Radny Sztybel miał pretensje, kiedy radny był, miał pewne uwagi, prosił o spokój. Ja i Rosji również o taki spokój proszę. Wtedy mu to nie przeszkadzało. A kiedy zaczął chodzić na Zawisze, bodajże od chyba, nie wiem, paru spotkań, nagle mu takie rzeczy zaczynają mu takie rzeczy. Czy ja mogę kończyć, pani przewodnicząca? Zaczynają takie rzeczy radnemu Sztyblowi przeszkadzać. Ja rozumiem, że to jest tak, że generalnie są kibice dobrzy i ci źli. Ci dobrzy mogą robić, rzucać butelki, krzyczeć. Oni są na Polonii, a ci źli są na Zawiszy. Ja pani... Dalsza kwestia, może troszeczkę śmieszna i zabawna, to co mówił kolega Tomek, ja że od kilku meczów, jak wychodzę na Zawisze, z tego co pamiętam, to jednak jest troszeczkę czasu, a taką anegdotę to potem ten mecz wspomniany przez Tomka Legię, że prezydent był na meczu z Olimpią Grudziądz i miał na sobie taki szalik po prostu na szyi. Otóż ja państwu powiem, że był to szalik jeszcze drugoligowego Zawiszy, który pan prezydent mnie poprosił po prostu przed tym meczem, którą prezydentowi podarowałem, a na nim był napis rzeczywiście niezbyt chwalebny, ale był napis Zawisza Huligan jeszcze z drugiej ligi, z czasów prawdziwego WKS-u, to odnośnie interesowania się piłką i w dyskusji, to kiedy? Z tego co ja wiem, to ja go przywozę na lecie prezydentowi na tym meczu, mówiłem to w formie bardziej anegdoty, a nie jakichś tam tych elementów, który cokolwiek nosi merytorycznie rzeczywiście, że Kasia tylko i wyłącznie luźna. Stawka odnośnie Polonii, oczywiście potępiam wszelkie zachowania, które lecą butelki, niezależnie na jakim stadionie. Ja tylko mam nadzieję, że Tomek dalej będziesz mógł mi towarzyszyć również na Polonii, na meczach, a nie tak jak od niedawna, tylko wychodzisz na Zawisze i stałeś się radnym jednej dyscypliny, a nie wszystkich dyscyplin i nie kibicem sportu w całym mieście. Mam nadzieję, że dalej będziemy mogli chodzić razem na mecze Polonii, obserwować je, a nie tylko na jedną dyscyplinę.